tę obronę z podwojeniem na obwodzie. Maleszewicz walczy o piłkę, jest faulowany przez Mokrosa. Jeszcze jakaś przepychanka. Sędziowie skonsultowali się i... Podwójny faul techniczny. Sprawiedliwie. Niesprawiedliwie, znaczy, nie... tylko równo. Równo, może tak, ale... Aha, może tak. Ale znaczy podwójne chodzi o to, że jedna i druga strona, tak? Tak dostała jest. Tego. Wcześniej... Mieliśmy do czynienia z faulem zwykłym, a więc te faule techniczne tylko zapisane, bez większego znaczenia. Czyli pokrywają się, tak? Czyli pokrywają, czyli kasują. Tak jest. Tutaj krótkie wyjaśnienie przez sędziego. Dla Roberta Skibnieckiego, dla trenera, co się działo, co się wydarzyło. I tak wytłumaczył sędzia Trawicki obu trenerom, że tutaj jest zwykły faul na Maleszewiczu. Będzie można skakać, będzie można walczyć o piłkę, bo te faule techniczne się kasują. Nowakowski ma w ten sposób trzy faule. Czyli jak, Robert Skibniewski był tym drugim, który faulował technicznie. Czyli...